Chciałem jeszcze Ciebie zapytać o Sylwestra. Wiemy, że będzie w Zakopanem, ale był taki moment, że ludzie się zastanawiali, czy będzie, czy faktycznie Zakopane dojdzie do porozumienia z Telewizją Polską. Też pojawiły się głosy, że samorząd nie chciał zapłacić jakąś odpowiednią kwotę za to, żeby wspomóc tego typu wydarzenie. Co myślisz właśnie o takim zastanawianiu się, czy Telewizja Polska zrobi Sylwestra, czy nie? Bo mam wrażenie, że od wielu lat to było. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takiego wydarzenia w ogóle nie było w polskiej świadomości i w Telewizji Polskiej. Wiesz co, ja nie zajmuję się takimi sprawami, po prostu jestem muzykiem, który koncertuje. Natomiast rzeczywiście dostałam zaproszenie do Zakopanego. Jeszcze się trochę biję z myślami, zobaczymy, ponieważ jestem cały miesiąc w trasie, a jeszcze tego uczę się piosenek do trasy z repertuarem Ewy Demarczyk i nie bardzo mam czas, żeby to wszystko wyćwiczyć. Więc biję się z myślami, jak to zrobić i jak znaleźć na to czas. A dla mnie jednak występowanie w takich dużych show sama siebie zobowiązuje do tego, żeby to było ciekawe. Więc zobaczymy. Jak znajdę ten czas i podpiszę umowę, to już będę zobowiązana do pracy. Ale ja mam swojej pracy tak dużo, że ledwo się wyrabiam. Na dzisiaj na ile procent jesteś na tak? Jestem na tak, bo jest świetny reżyser, którego lubię. Agustin Egurla robi choreografię, więc to są zawsze dobre rzeczy. Więc jestem na tak, tylko muszę znaleźć ten czas i muszę wiedzieć, dogadać wszystkie sprawy, co konkretnie robimy, żeby to było fajne dla mnie. Kiedy tą decyzję chcesz podjąć? Kiedy tą decyzję chcę podjąć? No, muszę na dniach, żeby zdążyć. Ale już teraz skończył się Voice, więc mam trochę więcej czasu na myślenie, bo tak to byliśmy zajęci. Ja swoimi koncertami, jeszcze muzyka filmowa przecież, w której jestem. 26 gramy ostatni koncert w Łodzi, a jeszcze gram w Rzeszowie, jeszcze w Krakowie, swoje koncerty 25-lecia. Więc ja cały czas jestem w ruchu. Ale teraz muszę usiąść, rozpisać to, zastanowić się, co miałoby być i co miałoby się stać. Jeśli się zgodzisz, to jak ten twój występ na Sylwestra powinien wyglądać twoim zdaniem? Tak jak Sylwester. Sylwester to zawsze jest show. Ludzie siedzą w domu, witają nowy rok. Powinno być wesoło i barwnie, i kolorowo. To jest Sylwester, to jest kolejny rok. No, cieszymy się z tego, że jesteśmy, więc wszystkie telewizje walczą o to, żeby jak najwięcej ludzi oglądało ich. No, jak będzie w tym roku, zobaczymy. Rzeczywiście Sylwester w Zakopanem w zeszłym roku, kiedy był Jason Derulo, no muszę przyznać, że wyglądał jego występ imponująco. Przez to, że była duża scena, on świetny, tancerze też super przygotowani, więc oglądało się to z przyjemnością.